Witajcie. Rozpoczynamy kolejny dzień w Berlinie, już właściwie ostatni. Ale zobaczcie, jak fajnie. Sobota, godzina 8 rano. Prawie że pusto. A my jesteśmy pod słynnym punktem Charlie, który łączył strefy DDR-owa, czyli dawniej Republiki, pod wpływami radzieckimi, z RFN-em, z zachodnim, właściwie z zachodem, tak? Który bardziej się rozwijał. Póki co wszystkie muzea są niestety jeszcze zamknięte. Zobaczymy, o której się otwierają. Być może uda się wejść, być może nie. Niemniej już teraz widzicie, jak fajnie udało nam się trafić. Zobaczcie. Zejdziemy teraz z jezdni. Bo stałam na jezdni. Widzicie dom punktu Charlie. Muzeum. Dom punktu Charlie. Wszędzie muzea. McDonald's oczywiście blisko. Kebaby. Pamiątki z punktu Charlie. Także jedna z atrakcji turystycznych, która normalnie jest oblegana, słuchajcie. Natomiast z racji tego, że no, przyjechałem w fajnym czasie, to jest raz, a dwa, no właśnie, jest sobota, jest fajny termin na takie zwiedzanie. Jeszcze z samego rana po pysznym śniadanku w hotelu, także tutaj wszystko się nam ładnie złożyło. Punkt aliancki, kontrola armii amerykańskiej. I tu, widzicie, tu była informacja, że opuszczacie sektor armii amerykańskiej i witamy w Moskwie, w Berlinie, ale w Moskwie. Zobaczcie, jaki ładny pan. Coś fajnego, prawda? Trafić w takim fajnym czasie, gdzie jest jeszcze pusto. No i witamy w Ameryce, słuchajcie. Tak, tam była Ameryka. Podejdźmy bliżej. Zobaczymy, co tutaj jest napisane. Jakaś data upamiętniająca. Oktober 2011. Oj, za głęboko, widzicie? Oktober 2011. Październik 2011. Wspomina sytuację z października 1961 roku, 27 października, kiedy tank stojący w tym punkcie zaatakował konwój prezydenta Kennedy'ego. Ciekawe, prawda? Zamkowy. Przepraszam za to. Widzimy muzea. Bardzo fajnie zadbane, zrekonstruowane. Kiedyś Rush Revolution. Tutaj też zamek jest w renowacji, jak widać, w odnowieniu. Więc za bardzo nie można wam zbyt wielu rzeczy pokazać. Ale niemniej bardzo piękne detale.
Fredericus. No i dotarliśmy, słuchajcie, na Aleksanderplatz. I znowu mamy pecha, wiecie? Także niestety ten obiekt, z którego chciałam wam pokazać Berlin, słynną wieżę z kawiarnią tam na górze, z której można podziwiać Berlin, niestety tym razem nie dam rady wam pokazać, z racji tego, że do godziny 12 najlepiej jakbym zwolniła pokój, bo muszę zwolnić pokój do godziny 12, a potem wsiadam w samochód i jadę dalej, więc tym razem nie dam rady. Natomiast no, kolejny punkt do powrotu do Berlina, prawda? Jedno to ogarnięcie akredytacji do bunkra Hitlera, drugie to oczywiście punkt widokowy, kolejne to rzeczywiście piękny teren, wiecie, jak się wjeżdża od strony Holandii, jak zjedziecie z A10 z ringu Berlina na 115 i wjeżdżacie od Hruneveld do Berlina, jest bardzo piękny, słuchajcie, niby DDR-owski, ale naprawdę bardzo piękny teren, który warto zobaczyć. Tym razem niestety go tylko przejechałam bokiem, więc nie zrobiłam żadnych ujęć. Natomiast oczywiście no, my jesteśmy na Aleksanderplatz, żeby było jasno. Jest to oczywiście też duży dworzec, w którym krzyżują się i linie kolejowe Deutsche Bahn, i S-Bahn, i U-Bahn, i tramwaje, jak widzicie, metro, więc jest to duży węzeł komunikacyjny. No ale dobrze, w obecnej sytuacji, słuchajcie, ja wracam do hotelu wymeldować się, odebrać samochód i jadę dalej, tym razem do Polski na kilka dni. I pewnie jeszcze po powrocie zobaczycie jakieś materiały z samej Holandii. Planuję jeszcze jakiś wypad. Co to będzie? Jeszcze sama nie wiem. No, mam jeszcze tydzień wakacji, więc jeszcze pomyślimy, a może coś innego niż Holandia? No, kto wie. To wszystko jest sprawą otwartą, natomiast na chwilę obecną tym widoczkiem niespełnionych tym razem odwiedzin Berlina, obejrzenia Berlina z góry, tym widoczkiem na dzisiaj kończymy. Tam jest kawiarnia, jak widzicie.